Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy rozważali lekcje biblijne zatytułowaną Bóg wszystkich ludów. Będzie to studium Księgi Amosa. Nim przejdziemy do studium Księgi Amosa, chciałbym w paru słowach z encyklopedii, podręcznej encyklopedii biblijnej, wydanej przez Księgarnię Świętego Wojciecha, przeczytać o Amosie i o jego księdze. Amos, trzeci z rzędu w księdze 12 mniejszych proroków, lecz najprawdopodobniej pierwszy chronologicznie autor księgi prorockiej. Był Judejczykiem, pochodził z Tekua, miejscowości położonej około 9 km na południowy zachód od Betlejemu. Na wzgórzu 850 metrów wysokim na zachodnim krańcu pustyni judzkiej. Zajmował się, jak wielu jego ziomków, pasterstwem, pasieniem drobnego bydła, prócz tego hodował sykomory. To jest pewien gatunek figi, a więc prawdopodobnie był właścicielem ziemskim poza swoją rolniczą miejscowością, gdyż sykomory nie rosną w Tekua, lecz albo w Szelei, to jest na nizinie przyśródnomorskiej, albo w Engadi, nad Morzem Martwym. Owce również pasł Amos, raczej jako właściciel trzód, a nie jako najemnik. Jego sposób wystąpienia oraz znajomość historii zarówno własnego narodu, jak i narodów sąsiednich nie dowodzi wprawdzie koniecznie wysokiej kultury umysłowej, ale wskazuje na stanowisko społeczne raczej nie całkiem podrzędne. Amos nie był prorokiem zawodu w rodzaju tych, którzy przepowiadaniem rzeczy przyszłych, zwykle szczęśliwych lub ukrytych, zarabiali sobie na utrzymanie, ani też nie należał do grona tak zwanych synów prorockich. Wprost od stada został wezwany przez Boga, by się udał do Królestwa Izraelskiego i tam prorokował. Działalność jego przypada na czasy Ozjasza, króla judzkiego, 789 do 738, i Jeroboama, króla izraelskiego, 783 do 743, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. Data tego trzęsienia ziemi nie jest znana, ale ponieważ Amos wspomina o rozszerzeniu Królestwa Izraelskiego do dawnych granic, co nastąpiło za Jeroboama II, oraz stwierdza wielki dobrobyt i zbytek, wystąpienie Amosa musi przypaść na lata między 760 a 750. Wysłany przez Boga udał się przede wszystkim do Betel, gdzie stała świątynia ze złotym cielcem zbudowana przez Jeroboama I. Bardzo wiele szczegółów jego przepowiadania wskazuje na to, że był również w stolicy państwa Samarii i tam może wygłosił niektóre mowy. Jak długo trwał jego pobyt i przepowiadanie w Królestwie Izraelskim, nie wiadomo. Ponieważ zapowiadał karę Bożą, która za występki dosięgnie Izrael, w szczególności również dom królewski i świątynię w Betel, kapłan Amazjasz zmusił go groźbami do opuszczenia granic Królestwa Izraelskiego. Mowy swoje Amos spisał zapewnie już w Królestwie Judzkim. Wbrew temu, co święty Heromin mówi o Amosie, okazuje się on mistrzem słowa i formy, a żywością i bogactwem obrazów czerpanych najczęściej z życia wiejskiego i pasterskiego oraz dosadnością gróźb trzyma na uwagę myśli słuchacza i czytelnika. Treść księgi Amosa
po napisie i motto następuje. Część pierwsza. Sąd Boga nad narodami pogańskimi, Damaszkiem, Gazą, Tyrą, Edomem, Amonem, Moabem oraz nad Judą i Izraelem za ich występki. Druga część. Napiętnowanie grzechów Izraela, za które będzie ukarany. Trzecie. Pięć wizji. Szarańczy, ognia, ołowiu, kosza dojrzałych owoców, Boga nad ołtarzem. Opis tych wizji jest przerwany dwa razy starciem proka z kapłanem Amazjaszem i napiętnowaniem grzechów Izraela. Teologia księgi Amosa. Wybija się u Amosa podkreślenie, że Bóg jest twórcą i rządcą całego świata fizycznego. Bogiem wszystkich narodów, który karze za ich występki, lecz Bogiem szczególnie narodu izraelskiego, który sobie wybrał, i Bogiem sprawiedliwym, karzącym naruszenie porządku moralnego. Prócz tego Amos ostro piętnuje zbytek bogaczy, krzywdy społeczne i ucisk biednych oraz kult Boga czysto zewnętrzny, bez ducha prawdziwej religijności. Dzień Pana, to znaczy sądu Boży, będzie straszny nie tylko dla wrogów Izraela, lecz również dla samego Izraela, który jako naród wybrany powinien był celować wierności względem Boga. Groźba upadku Królestwa Izraelskiego najoczywiściej przez ręce Asyryjczyków, którzy się radosną zapowiedzią, kończy się radosną zapowiedzią odnowienia Królestwa Dawidowego w czasach mesjańskich. Tekst pamięciowy. Gdy lew zahuczy, któż by się nie bał? Gdy wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Księga Amosa, 3:8. Okrutne czyny są grzechem przeciwko Bogu i zostaną przez Niego osądzone. Lew w opisach biblijnych jest przedstawiony jako król zwierząt, kojarzony już zarówno z nieodpartą siłą i majestatem, jak i srogością oraz niszczycielską mocą. Nawet gdy lew nie poluje, daje o sobie znać rykiem, który niesie się na wiele kilometrów. Amos, pasterz, został posłany do Izraelitów, by ostrzec ich, ponieważ usłyszał ryk lewa, a tym lwem był nie kto inny jak sam Bóg. Natchniony przez Ducha Świętego prorok Amos do ryku lwa porównał sposób przemawiania Pana do narodów, a nawet do swego wybranego ludu. Amos został powołany, by prorokować o narodach dopuszczających się zbrodni przeciwko ludzkości. Został także posłany do społeczeństwa, gdzie ludzie uprzywilejowani i przywódcy religijni żyli w spokoju i dostatku, ale jednocześnie uciskali ubogich oraz uciekali się do nieuczciwości w interesach i wydawanych orzeczeniach. W tym tygodniu zwrócimy uwagę na to, co Bóg ma do powiedzenia o tych przejawach ludzkiej nikczemności. Część na niedzielę. Zbrodnie przeciwko ludzkości. Przeczytaj pierwszy i drugi rozdział Księgi Amosa. Dlaczego Najwyższy ostrzegał przed nadchodzącym sądem? Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa, miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. I rzekł: Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu. Dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Damaszku i z powodu 4
Nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. Rzucę ogień na dom Hazaela, który strawił pałace Ben-Hadada. I połamię zawory Damaszku i wytępię mieszkańców Bikat Awen i władcę Bet-Eden. I pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir, mówi Pan. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Gazy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby wydać ją Edomowi. Rzucę ogień na mury Gazy, aby strawił jej pałace i wytępię mieszkańców Aszdodu i władcę Aszkalonu i zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, także zginie ostatek Filistynów, mówi Wszechmogący Pan. Tak, mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Tyru i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ wydali Edomowi wszystkich wygnanych mieszkańców i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Rzucę ogień na mury Tyru, aby strawił jego pałace. Tak, mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. Rzucę ogień na Temam, aby strawił pałace Bosry. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Amonitów i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ rozpruwali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzać swoje granice. I rozniecę ogień na burzę Raby, aby strawił jej pałace, wśród zgiełków w dzień bitwy i w wichurze w dzień huraganu. I pójdzie jej król do niewoli, a razem z nimi jego książęta, mówi Pan. Tak mówi Pan. Z powodu trzech zbrodni Moabu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ spalili kości króla Edomu na wapno. Rzucę ogień na Moab, aby strawił pałace Keriot i zginie Moab we wrzawie wśród zgiełku przy głosie trąby. Wytępię władcę spośród niego i wraz z nim wybiję wszystkich ich książąt, mówi Pan. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Judy i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ zgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. Rzucę ogień na Judę, aby strawił pałace Jeruzalemu. Tak mówi Pan, z powodu trzech zbrodni Izraela i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w proch ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino ukaranych. A ponieważ to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb, jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu. Przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię 40 lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców Nazyrejczyków. Co nie było tak, synowie Izraela, mówi Pan? Lecz wy poiliście Nazarejczyków winą, a prorokom nakazywaliście, nie prorokujcie. Otóż ja zatrzęsnę przed wami tak, jak trzeszczy wóz wypełniony snopami i nie zdoła uciec szybki.
mocny nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali swojego życia i nie ostoi się łucznik, nie umknie szybko nogi, ani jeździec nie ocali swojego życia, a najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi, mówi Pan. Pierwsze dwa rozdziały Księgi Amosa zawierają 7 proroctw przeciwko okolicznym narodom, a także proroctwo przeciwko Izraelowi. Okoliczne narody zostały osądzone nie dlatego, że są wrogami Izraela, ale dlatego, że pogwałciły powszechnie obowiązujące zasady prawości. Dwie postawy zwracają na siebie uwagę w proroctwie Amosa. Brak lojalności i brak współczucia. Na przykład Tyr był jednym z głównych miast handlowych na wybrzeżu Morza Śródziemnego na północ od Izraela. Dzięki potężnej twierdzy zbudowanej na wyspie miasto uchodziło za niepokonane. Ponadto przywódcy Tyru zapewnili sobie pokój poprzez traktaty z okolicznymi narodami, w tym z groźnymi Filistynami. Miasto zawarło też z Izraelem przymierze braterskie za czasów Dawida i Salomona, a także Achaba. Nie jest więc zaskakującym fakt, o którym czytamy w 1 Królewskiej 9:13, że Hiram, król Tyru, nazwał Salomona swoim bratem. Jednak Tyryjczycy pogwałcili przymierze braterstwa. Tyr został potępiony nie za to, że wziął do niewoli Izraelitów, ale za to, że wydał ich w ręce ich najgorszych wrogów Edomitów. W ten sposób Tyryjczycy stali się winni okrucieństw popełnionych na jeńcach wojennych przez ich bezwzględnych wrogów. Z Bożego punktu widzenia ten, kto popiera zbrodnię i pomaga w jej dokonaniu, jest tak samo winny jak jego bezpośredni sprawca. Ponieważ Bóg jest suwerennym władcą, los świata jest w jego rękach. Jego zamierzenia i dążenia sięgają daleko poza granice narodu wybranego. Bóg Izraela jest Panem wszystkich narodów i troszczy się o każdego człowieka. Bóg jest Twórcą i Dawcą życia. Każdy z ludzi odpowiada przed Nim osobiście za siebie. Któż z nas nie boleje nad niewiarygodną niesprawiedliwością panującą w świecie? Gdyby nie było Wszechmocnego, czy moglibyśmy liczyć na to, że kiedykolwiek zapanuje sprawiedliwość? Co oznacza dla Ciebie biblijne obietnice Sądu Bożego i przywrócenia sprawiedliwości? Jak możemy się trzymać tych obietnic pomimo niesprawiedliwości, którą widzimy naokoło? Dziękuję.